Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny poradnik z symulatora Maszyna. W dzisiejszym poradniku pragnę Wam przedstawić, jak edytować skład na dowolnej scenerii w symulatorze Maszyna. Jest to edycja dowolnego składu na dowolnej scenerii. Jak widzicie, mamy tutaj ich dużą ilość. Ja wybrałem sobie na torze doświadczalnym na TD i mamy tutaj skład, który jest składem podstawowym. I wchodzimy sobie w zakładkę magazyn, w której mamy dużą ilość opcji. Przede wszystkim możemy sobie usunąć pojazd ze składu. Aktualnie nie mamy nic. I z listy tutaj możemy sobie wybrać wagony. I tu mamy, co sobie chcemy wybierać. Na przykład stawimy na dobry początek sobie elektrowóz, na przykład E6 ACT Dragon jako początek i no, zrobimy coś, co by nigdy nie miało miejsca. Damy wagon w łączeniu pierwsza, druga klasa od Intercity i następnie wstawimy. Ja no trochę źle to robię. Następnie wstawimy, znaczy źle, no. Robić wygląda to dobrze. Tylko no, nie jest to na pewno realny skład, jaki by występował. Dajmy na przykład 168. A jeśli chodzi o wagony, no i zostawiamy sobie liczbę pojazdów 6. I teraz tak, co sobie możemy tutaj edytować, jeśli chodzi o opcje? Możemy sobie w lokomotywie dodać obsadę, aby symulacja dobrze działała, polecam wybrać maszynista, kabinę A. I do wagonów możemy sobie dodać również ładunek, czyli na przykład pasażer i albo pasażerowie, albo bagaże. Wybieramy sobie pasażerów i dajemy na przykład, nie, 10, że ma być na początku. Jak widzicie, masa brutto wzrasta. Możemy również uruchomić lokomotywę odwróconą. Albo możemy dać chłodziwo w temperaturze otoczenia. Dotyczy to lokomotyw spalinowej na wodę, nie? Czyli, że woda jest w temperaturze otoczenia, a nie już nagrzana. Gotowa do uruchomienia. Następnie mamy tutaj coś takiego jak sprzęgi. To wybieramy sprzęga. No, sprzęgi dodają się już automatycznie na najnowszej wersji maszyny. No możemy tutaj edytować sprzęg, jakim mają być połączone nasze wagony. I mamy tu jeszcze zakładkę hamulec. Możemy sobie wybrać, jaką chcemy mieć nastawę już od razu ustawioną. Na przykład pasażerską, pośpieszną, towarową. Jak ma być nastawiony hamulec. Oraz możemy sobie dostosować nastawienie hamulca, czy ma być próżny, czy ładowny. I możemy również dodać sobie składy do magazynu, które znajdują się tutaj. Robimy to poprzez kliknięcie na lokomotywę prawym klawiszem myszy i wybranie opcji dodaj do magazynu. Możemy również zmienić ten skład na skład z magazynu albo połączyć ten skład z jakimś innym składem, który znajduje się już w magazynie. Albo możemy pociąg oczywiście sobie do schowka skopiować i wkleić na inną scenerię. I po takim dostosowaniu naszego składu możemy sobie kliknąć na start i nasz symulator się wtedy uruchomi. Zobaczcie, jak to działa, że Was nie oszukuje. Klikamy na uruchom. I symulator się wczytuje.
No, podczas nagrywania niestety zajmuje to odrobinę dłużej. I jak widzicie, mamy taki skład, jak chcieliśmy. Jest Dragon, jest wagon klasy pierwszej. Znaczy, ja mówiłem, że wybrałem wagon mieszany, jednak wybrałem klasy pierwszej. No i tak właśnie coś próbuję robić na szybko, aby też ten poranny nie był za długi. Wszystko się zgadza i skład będzie działał prawidłowo. Po uruchomieniu. Więc myślę, że w tym odcinku wyjaśniłem, jak dodawać składy do scenerii, własne składy do scenerii. Jeśli chcecie więcej takich poradników, napiszcie komentarz, jaki element w maszynie Was najbardziej interesuje, jeśli chodzi o poradnik. Ja postaram się go nagrać w jak najkrótszym czasie. Więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.